obchody tegorocznego Święta Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych szczecineccy leśnicy uczcili sadzeniem lasu. Zaproszeni goście zamiast do suto zastawionego stołu otrzymali szpadle i zostali poproszeni o pomoc przy sadzeniu drzew. Jak się zaprasza gości, trzeba ich przyjąć czymś specjalnym. A dla nas czymś specjalnym jest możliwość posadzenia swojego drzewka, które będzie rosło, wzrastało i będzie przez wiele, wiele, wiele lat cieszyło, produkowało tlen. Także myślę, że to jest ciekawa forma przyjęcia gości. Co dziś sadzimy, na jakim obszarze? Sadzimy około 2000 sadzonek buka w takim, jak widzicie Państwo, przerzedzonym przez szkodniki drzewostanie. I tak jak wspominał wcześniej pan nadleśniczy, no była alternatywa, albo wyciąć go, albo go wzmocnić poprzez posadzenie w dnie lasu buka, co spowoduje zmiany i w glebie, i w klimacie tego lasu, co umożliwi, że ten drzewostan będzie funkcjonował jeszcze dobrych 80 lat. Wzmocni się i będzie odporniejszy przed szkodnikami i również przed tymi, które są w glebie. Bo w glebie są grzyby chorobotwórcze. To jest w ogóle specyfika gruntów porolnych, czyli kiedyś użytkowanych rolniczo, gdzie posadzono las i ten las nie funkcjonuje tak, jakby rósł na miejscu, które już w którymś pokoleniu jest lasem. Czy tych lasów nam przybywa, czy ubywa? Bo z tego, co wiemy, zwiększono limity wycinki. Tak, myślę, że to trzeba na to spojrzeć w ten sposób. Lasów nam przybywa. Przybywa w zakresie powierzchniowym, dlatego że to, co wytniemy, to w ciągu 5 lat musimy odnowić i tutaj nie ma możliwości innej. Natomiast każdym roku sadzimy również las na obszarach, gdzie tego lasu nie było, czyli na gruntach porolnych. Więc w zakresie powierzchniowym nam przybywa. Drugą rzeczą jest ilość wycinanego drewna. To ilość rzeczywiście jest bardzo duża, ale tniemy mniej niż corocznie przerasta nam. Rośnie nam tego drewna bardzo dużo i wycinamy około 60% tego, co nam przyrasta. Więc jest bezpiecznie i zasoby nam rosną. Czy z okazji tegorocznego Święta Lasu tylko w Sporem sadzimy drzewka, czy jeszcze gdzieś? W wielu nadleśnictwach są organizowane takie spotkania jak dzisiejsze. Będzie takie też w najbliższym czasie w Karniszewicach z udziałem studentów z Politechniki. Wiem, że w przyszłym tygodniu w nadleśnictwach Damnicy, czyli w rejonie Słupska. Tutaj w Szczecinku też będzie taka zorganizowane sadzenie. Pracownicy na dyrekcji będą sadzili w czarnym. Także w wielu nadleśnictwach tego typu spotkania będą się odbywały, gdzie mieszkańcy będą mogli również wziąć udział w takim sadzeniu. Komenda wydana, ale jakoś tego zielonego nie widzę. No, będzie zielone. I to już skoro niedługo, bo pączki już są. Ostatni dzwon na posadzenie. Ciężko, twardo? No nie, twardo nie jest. Pani trochę narzeka, bo trzeba się schylać. No właśnie, dlaczego pani narzeka? No bo pierwszy raz, jeszcze po zimie nie ma się takiej kondycji fizycznej, ale trzeba się do tego przygotować. I co, przygotowywała się pani długo? Tak, biegałam 2 dni. No. I stąd ta zadyszka teraz? Tak jest, proszę pana. Także jest. To jest na początek tylko, na początek. Jak się po prostu do tego wciągnąć i będzie wszystko dobrze. Panie Włodzimierzu, czy ta dzisiejsza akcja to jest rekompensata za to, co pan wycina przy drogach? Dokładnie tak, panie redaktorze. Ja po nadleśnictwie jestem drugą osobą w powiecie, która najwięcej drzew usuwa. I przyszedłem dzisiaj zrekompensować te tak zwane straty naturalne. Ile drzew ma pan zamiar posadzić dzisiaj? No, sprawdzimy. Mógłbym powiedzieć, jak słynna Genowefa, py, ale nie powiem. Towarzyszą panu dwie panie. Jak się sadzi z tym panem? Bardzo ładnie, bardzo dobrze, cudownie. No i pogoda przede wszystkim. Nadążacie panie za nim? Bo... Tak, staramy się. Pomaga nam nawet. Także jest bardzo miło. Szkoła podstawowa nr 7 była organizatorem już 14. Międzyszkolnej Spartakiady Gier i Zabaw dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szczecineckich szkół. Udział wzięły reprezentacje 4 szkół. Zawodnicy startowali łącznie w kilkunastu konkurencjach.
Zawody miały w sobie ducha sportowej rywalizacji, choć nie ona była tu najważniejsza. Dzieci jednak z ogromnym zaangażowaniem wykonywały poszczególne ćwiczenia i konkurencje. Tu nie było przegranych, liczył się udział i wola walki. A wszystko to odbywało się przy ogłuszającym dopingu publiczności. Końcowa klasyfikacja tej spartakiady wygląda następująco. Pierwsze miejsce zajęli gospodarze, siódemka. Na drugim miejscu szkoła podstawowa nr 1, na trzecim miejscu szkoła podstawowa nr 6 i na czwartym miejscu szkoła podstawowa nr 4. Następna spartakiada już za rok. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe zorganizowało kolejny bal charytatywny. Tym razem zbierano pieniądze dla 5-letniego Oskara Pluto. Przypomnę jeszcze, mamy już za sobą 3 imprezy sportowe, również charytatywne dla dzieci niepełnosprawnych i w zeszłym tygodniu odbył się taki bal w piątek. Mogę tylko z przyjemnością powiedzieć, że po pierwsze świetnie się bawiliśmy, ale ten drugi cel niezmiernie ważny, który był zbiórką środków finansowych na rzecz Oskara Pluto, dziecka niepełnosprawnego, jest w mojej opinii pełnym sukcesem, dlatego że nieoficjalnie, mówię, bo jeszcze nie do końca policzyliśmy, zebraliśmy ponad 20 tysięcy złotych. Te 20 tysięcy złotych to są środki finansowe z części biletów wstępu, które uczestniczyli w tym balu, ale też z wszystkich fantastycznych ludzi z całego powiatu szczecineckiego, którzy na naszą prośbę przeznaczyli różnego rodzaju fanty, czasami nawet bardzo wartościowe, na licytację i dzięki tym osobom, które uczestniczyły w balu, można było zrobić 3 licytacje, wszystkie przedmioty poszły. Muszę powiedzieć również, że część osób, które nie uczestniczyła na balu, bo nie mogła na przykład, na konto otwarte na naszym porozumieniu samorządowym przekazała środki finansowe jako pewien swój udział w tym działaniu charytatywnym. Czy będą takie kolejne bale? Myśmy sobie założyli, że raz w roku będziemy organizować taki turniej charytatywny, turniej sportowy i raz w roku bal charytatywny. Chcemy jakby utrzymać taką naszą działalność, żeby te dwie imprezy charytatywne zostały wpisane na stałe do kalendarza działań charytatywnych porozumienia samorządowego. To oczywiście wszystko zależy od tych osób, które chcą uczestniczyć w tego typu imprezach. Bal ma to do siebie, że nikomu nie nakazujemy, nikogo nie zobowiązujemy, natomiast jest nam miło, kiedy jest wiele osób, które oprócz tego, że chce się zabawić, to chce w takiej imprezie charytatywnej uczestniczyć. Na razie nam się udaje. Ufam, że stanie się to impreza cykliczna, może za jakiś czas tak naprawdę wielu będzie zależało, żeby uczestniczyć w balu charytatywnym, bo zbieramy na szczytny cel. Cieszę się ogromnie, ponieważ Oskar Pluto ma brata, który też jest dzieckiem niepełnosprawnym, a zatem rodzice mają ogromne problemy z tym, aby zabezpieczyć ich te podstawowe potrzeby związane z rehabilitacją dzieci. W tej akurat sytuacji te środki zostaną za chwilę przekazane na konto Oskara. Mam nadzieję, że rodzice w jakiś sposób poprawią jego sytuację zdrowotną. Najważniejszymi punktami ostatniego posiedzenia zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Szczecinku z udziałem wicemarszałka województwa Andrzeja Grzywacza były wsparcie prezydenckiej kampanii wyborczej Adama Jarubasa oraz możliwość powołania lokalnej grupy działania z siedzibą w Szczecinku. Ludowcy ze wszystkich gmin powiatu szczecineckiego prowadzą na rzecz kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Adama Jarubasa akcję plakatową, kolportaż gazety Sygnał Wyborczy i promocję w internecie. Jest szansa na powołanie lokalnej grupy działania przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku. Polskie Stronnictwo Ludowe w pełni popiera projekt utworzenia tej instytucji w naszym regionie. Już najbliższą sobotę motocykliści z Ole Carter Klubu oficjalnie otworzą sezon motocyklowy. 25 kwietnia rozpoczynamy oficjalne otwarcie sezonu, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, pogoda jest tak świetna i fantastyczna, że już widać motocyklistów wszędzie. I ten dzień będzie kolejnym dniem, gdzie wszyscy razem pojedziemy do kościoła Świętego Krzysztofa o godzinie 13 i tam odbędzie się msza z poświęceniem motocykli. Chcę dodać jedną bardzo istotną kwestię, że w tym roku otwarcie sezonu organizuje nie tylko Ole Carter, ale także Szczecinecka Grupa Motocyklowa. To pokazuje, że środowisko motocyklowe się integruje i ci ludzie okazali się poważnymi
odpowiedzialnymi z wielką przyjemnością wspólnie organizujemy tegoroczne otwarcie sezonu. Jak to będzie wyglądało? Wiadomo, o której zbiórka, msza o 13:30 się spotykacie, czy będzie parada przez miasto, czy będzie przed mszą, czy po mszy? O godzinie 13:00 w kościele świętego Krzysztofa rozpoczynamy mszą świętą z poświęceniem motocykli. Następnie przejeżdżamy przez miasto pod Urząd Miasta, gdzie zrobimy sobie pamiątkowe, grupowe zdjęcie, gdzie wszystkich oczywiście mieszkańców i sympatyków motocyklizmu zapraszamy. Następnie udamy się na Plac Kamińskiego, gdzie grupa z Wałcza chce pokazać stunt, to jest takie różne akrobacje na motocyklu, i stamtąd udajemy się na Świątki pod nasz dom klubowy, gdzie my mamy zaplanowany szereg różnych fajnych atrakcji, zabaw, konkursów. Oczywiście wszystkich zapraszamy na grilla, kiełbasę, którą poczęstujemy wszystkich. No i oczywiście fantastyczna atmosfera, zabawa, a wieczorem wspólne integracyjne planowanie sezonu 2015. Ten sezon będzie się również różnił od poprzednich, otwarcie tego sezonu, ponieważ chcecie pomóc jednej młodej mieszkańce Szczecinka, która uległa wypadkowi. Tak, doszło do nas, że młoda dziewczyna Alicja uległa wypadkowi i potrzebuje wsparcia finansowego do rehabilitacji. Podjęliśmy taką fajną, myślę, inicjatywę, że zamiast jednego piwa wszyscy zrzucimy się po parę złotych dla tej młodej kobiety, żeby pomóc jej w rehabilitacji i powrotu do zdrowia. Zespół szkół imienia Oskara Langego w Białymborze obchodzi jubileusz 60-lecia szkoły. Ogółem w ciągu 6 dekad szkolne mury opuściło blisko 4000 absolwentów kształcenia dziennego i 400 słuchaczy wydziału zaocznego. Obchody jubileuszowe odbędą się w dniach 25-27 września bieżącego roku. Przy tej okazji zostanie zorganizowany czwarty zjazd absolwentów. Program obchodów przewiduje m.in. pokoleniowe spotkanie nauczycieli pracujących kiedyś i dzisiaj, które odbędzie się pierwszego dnia zjazdu. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod numerem telefonu 94 37 390 19. Szczecineccy wędkarze mają już dość tych, którzy zaśmiecają jeziora. Trudno ich złapać na gorącym uczynku, ale trzeba niestety po nich posprzątać. Na brzegu jeziora Trzesiecko zalegają śmieci nie tylko pozostawione przez wędkarzy, ale także przez niefrasobliwych spacerowiczów. Do sprzątania Trzesiecka wędkarze zapraszają 25 kwietnia. Jest piękne jezioro i dlatego zarząd koła organizuje akcję sprzątania jeziora Trzesiecko, naszego pięknego jeziora. Dlatego w imieniu zarządu koła Jesiot chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Szczecinka na akcję w sobotę 25 kwietnia o godzinie 9:00, zbiórka na plaży przy ulicy Kilińskiego, na sprzątanie jeziora Trzesiecko, naszego pięknego. Czy trzeba coś ze sobą zabrać, czy wszystko zapewniacie? Jak to będzie wyglądało? Nic nie trzeba ze sobą zabrać, wszystko zapewniamy. Będzie wszystko przygotowane dla osób chętnych i mających dobro i czystość naszego jeziora. Czy będziecie sprzątać dookoła całego jeziora, czy tylko tutaj od strony miasta? Zaczynamy na plaży przy ulicy Kilińskiego, czyli dawna plaża wojskowa. Tam się jakoś zorganizujemy, podzielimy, rozwieziemy, żeby jak najszybciej posprzątać i ewentualnie zakończyć miłym czymś na plaży. Wiosna coraz silniej daje znać o sobie i czas pomyśleć o wykonaniu szeregu prac na działkach i w ogródkach. Również zaczarowany ogród Sapiku przy ulicy Kilińskiego wymaga pewnych działań. 27 kwietnia, to jest poniedziałek, o godzinie 16:00 organizujemy piknik ogrodniczy. Na czym będzie polegał ten piknik ogrodniczy? Będziemy porządkować, będziemy upiększać nasz tajemniczy ogród, będziemy sadzić kwiaty, siać kwiaty. Trochę postaramy się posprzątać, żeby wszystko wyglądało pięknie na tą wiosnę. Zapraszamy wszystkie nasze dzieci, młodzież z naszych klubów. Impreza będzie w naszym zaczarowanym ogrodzie przy ulicy Kilińskiego 1 w Sapiku. Oprócz tego, że będziemy pracować ciężko, również będziemy się bawić. W rytm świetnej muzyki będą zabawy, będą konkursy, a na koniec oczywiście ognisko i kiełbaski. Serdecznie zapraszam. Godzina 16:00 poniedziałek. 18 kwietnia w Szczecineckim Bractwie Kurkowym na Brackiej Strzelnicy odbyły się zawody z okazji strzelania o tytuł Króla Kurkowego.
Są to najważniejsze zawody w bractwie, uczestniczą w nich tylko członkowie bractwa. Wszyscy strzelają z takiej samej broni. W tym roku królem kurkowym został brat Sławomir Mikosza. Pierwszym rycerzem został brat Roman Mroczko, drugim rycerzem brat Marek Iwanek. Dzisiejsze zawody są najważniejszą imprezą w naszym bractwie w tym roku, ponieważ bieramy króla kurkowego. Król kurkowy jest to taka historyczna już jak gdyby impreza, która polega na tym, że ze wszystkich członków wybiera się człowieka, który ma w tym dniu największe szczęście i najlepsze oko. Będziemy strzelać do tarczy, nie do tarczy, tylko taka patyka, na którą zaznaczona jest czarna plamka i ten zostaje królem, pod którego pociskiem przewróci się ten patyk. Powiedział pan, że jest to najważniejsza dla was impreza w tym roku, no ale tłumów tutaj nie widzę. Bractwo kurkowe nie jest liczne. Nasz jest zaledwie 20 parę osób. Nie? Część osób ma dzisiaj pracuje i ta część, która mogła przyjść, przyszła na wybór króla. Czy to dzisiaj wszystko zależy od szczęścia, czy jednak wygra ten, który ma najcelniejsze oko? Raczej zależy to od szczęścia, bo wszyscy mają dobre oko na tyle, żeby trafiać w tą plamkę na patyku. I co wówczas, kiedy ta osoba będzie najlepsza, czy może przez cały rok chodzić dumna jak paw z tego powodu? Tak, to jest takie, jak gdyby taka nagroda prestiżowa. Ta osoba później reprezentuje nasze bractwo na innych zawodach bractw kurkowych, gdzie się wybiera króla okręgu czy króla zawodów. Reprezentuje też na imprezach młodzieżowych, wręcza nagrody. Ma takie ogólne, symboliczne, ale prestiżowe znaczenie. To wobec tego, czego można wam dzisiaj życzyć? O, dzisiaj każdy chce zostać królem kurkowym. I chyba życzę wszystkim, żeby ten patyk przełamał się dla najlepszego strzelca. Ale król może być tylko jeden. Król może być tylko jeden i no to na cały rok. W niedzielę w hali Ślusarnia rozegrano finałowy turniej Grand Prix Szczecinka 2015 w tenisie stołowym. Podsumujmy króciutko cały cykl turniejów Grand Prix Szczecinka. Rozgrywamy dzisiaj piąty finałowy turniej właśnie z tego cyklu, o którym pan mówił. Na podsumowanie może jeszcze troszkę za wcześnie, ponieważ turniej jest w tej chwili, wchodzi dopiero w początkową fazę, ale można pokusić się powiedzmy o jakieś tam ogólne podsumowanie całego cyklu. Więc powiem tak, z roku na rok poziom tego turnieju, całego cyklu wzrasta, co mnie niezmiernie cieszy. W tym roku również zaznaczył się wzrost, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Dużo młodzieży w tej chwili uczestniczy w turniejach, także myślę, że jest to początek może jakiegoś nowego etapu. Myślę, że duży wpływ na to wszystko mają sukcesy naszej drużyny seniorskiej, także z tego się niezmiernie cieszę i podsumowując ogólnie cały poziom naszego Grand Prix, myślę, że jest to jeden z wyższych poziomów, powiedzmy, może nawet w Polsce, bo tu trzeba mówić o tym, że tu grają sami amatorzy. Oprócz zawodników ze Szczecinka dojeżdżają tutaj zawodnicy spoza naszego miasta. Tak, bo to jest turniej dedykowany dla wszystkich mieszkańców powiatu, jak również dla uczestników Szczecińskiej Ligi Amatorskiej. Są to zawodnicy z Miastka i z Bobolic, więc mamy tutaj zawodników ze Skotnik, Żółtnicy, Dwornego Sulinowa, także frekwencja jest całkiem przyzwoita. Zauważyłem też panie. Tak, to jest też bardzo warte podkreślenia, że startują panie, jest Sylwia Purlis, jest Laura Siwińska, są czołowe zawodniczki tutaj naszego regionu, także widać je mocno w klasyfikacji. Ten ostatni turniej trwa, ale jedno rozstrzygnięcie już jest znane. Tak, znamy zwycięzcę w kategorii plus 50, natomiast wszystkie pozostałe miejsca, czyli pierwsze trzy miejsca klasyfikacji Open i drugie, trzecie i kolejne klasyfikacji plus 50 dopiero się dzisiaj rozstrzygną. Co ciekawe, do tych miejsc w kategorii Open pretenduje aż 6 zawodników, także rywalizacja zapowiada się naprawdę wyjątkowo ciekawie i trudno pokusić się o to, żeby wytypować dzisiaj zwycięzcę. Rozumiem, że zwycięzca plus 50 właśnie rozmawiam ze zwycięzcą kategorii plus 50. No tak się złożyło, że udało mi się wygrać i nie powiem, że było łatwo, bo konkurentów mam naprawdę znakomitych w osobach Andrzeja Krawczyka, Andrzeja Mysłowskiego, pozostałych zawodników, także cieszę się niezmiernie z tego sukcesu. Dzisiaj po tym turnieju rozdanie nagród i podsumowanie całego cyklu. Tak. Myślę, że turniej potrwa gdzieś do godziny 15-16, potem wręczymy nagrody fundowane przez sponsorów, no i usiądziemy wspólnie przy kiełbasce.
Zgodnie z oczekiwaniami decydujące rozstrzygnięcia w kategorii Open zapadły dopiero w ostatnim pojedynku. Przed zawodami teoretyczne szanse na końcowy sukces w tej kategorii miało aż 6 zawodników. W finale spotkali się Patryk Kowalczuk z Bornego Sulinowa oraz Kamil Kilianek z Dalbetu. Zwyciężył ten pierwszy, który tym samym zapewnił sobie również sukces w klasyfikacji generalnej. Na trzeciej pozycji uplasował się Mariusz Radziński. W kategorii plus 50 po raz piąty zwyciężył Antoni Biedziuk, wyprzedzając Andrzeja Krawczyka oraz Emila Barnasia. W miniony weekend juniorzy starsi Akademii Piłkarskiej rozegrali kolejny mecz w ramach Wojewódzkiej Ligi Juniorów. Szczecinecka drużyna w sezonie wiosennym spisuje się nieźle, czego dowodem był mecz z Flotą Świnoujście, którym zwyciężyli 4-2. Dzisiaj wygraliśmy mecz 4-2 z Flotą Świnoujście, ale chcę powiedzieć, że w tej lidze słabych meczów nie ma. Wszystkie mecze są bardzo trudne, bardzo tu każdy punkcik zdobyty, czy na wyjeździe, czy u siebie, cieszy. Na razie na 5 meczów, które tutaj rozegraliśmy, 2 przegraliśmy, no i dzisiaj trzecia wygrana, także bilans jest dodatni. I najważniejszą rzeczą jest tutaj w tej chwili w ogóle i dla Szczecinka, i dla Akademii, tu dla naszych tutaj klubów jest to, żebyśmy utrzymali tą Ligę Wojewódzką, bo jest naprawdę tutaj bardzo ciężko. Gramy praktycznie tylko swoją młodzieżą. Jest w sumie w drużynie jest bardzo fajnych, wielu chłopaków takich utalentowanych, którzy po prostu rokują na przyszłość. Któreś kluby mogą mieć z tych zawodników pociechę. A dzisiaj jeszcze na dodatek zadebiutował Jakub Raczyński, co jest z juniorów młodszych, z mojej byłej drużyny rocznika 9-9. Jakub Raczyński, Raczek tak zwany. Nie? Także jest chociaż te 2 minutki, ale zaliczył debiut w tak młodym wieku, w lidze juniorów starszych, bo mówię, tu jest naprawdę ciężka gra. Ale jakoś w miarę sobie radzimy. Po dzisiejszym meczu mamy 32 punkty. Także to jest już taka pewna sprawa, że w tej lidze na pewno pozostaniemy. Na którym miejscu obecnie pracujesz po tym meczu? Nie wiemy jak po dzisiejszych meczach, ale zawsze w tej chwili jesteśmy między 4. a 5. miejscem. Tak liczę mniej więcej. 4., 5. zależy jak się układają tamte mecze, bo tu jest cały czas ścisk, straszny ścisk w tej lidze prowadzi Gwardia Koszalin. Też nie wiadomo jak będzie po dzisiejszych spotkaniach, bo Kotwica i Gwardia rywalizują tam też między sobą i też nie. Ale wszystkie drużyny to są w miarę wyrównane. Tylko mówię, nam jest bardzo ciężko, bo nie mamy seniorskiej drużyny, nie mamy czasem gdzie ograć tych zawodników, a tu już tak jak dzisiaj we Flocie grał zawodnik, który grał w pierwszej lidze już, no to właśnie, on już tego. Nie? Tą ligę wojewódzką juniorów starszych pewnie obserwują trenerzy, czy obserwatorzy z innych drużyn, czy nie jest tak, że właśnie jeżeli ktoś u nas błyśnie, zagra dobry mecz, czy nie będzie podkupiony od razu, niekoniecznie tutaj do naszych lokalnych klubów? Jeśli mamy tutaj, ja wiem, że na meczach naszych juniorów starszych są menadżerowie różne, typu szukają młodych, zdolnych zawodników, ambitnych, pracowitych i wiem, że takie coś było w Gwardii Koszalińskiej, czyli w Koszalinie tydzień temu i dzisiaj prawdopodobnie też ktoś tutaj był. Tutaj widzę, że z Floty Świnoujście też panowie, bo to jest pierwsza liga, jakby nie było, nie? Także też im tu się paru zawodników podobało, no a co będzie dalej, zobaczymy. Moim celem jest szkolenie tych zawodników dla Szczecinka. Wracając do meczu, wynik korzystny 4-2, przypomnijmy, kto strzelił bramki? 3 bramki strzelił Cezary Palus. To jest taki mój, że tak powiem, napastnik taki z mojej drużyny, bardzo dobrze gra i Marcin Budnicki strzelił też z akcji taką ładną bramkę. Także dzisiaj mimo wszystko jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, no i aby jak na następne mecze było podobnie. I następny mecz gdzie gracie? Następny mecz niestety jedziemy do Salosu Szczecin. Też trudne mecze, mówię, tu nie ma łatwych meczy w tej lidze. To jest Liga Wojewódzka, tutaj kto wygra to może grać w lidze centralnej, tą ligę, a w centralnej lidze to już można grać i ze Śląskiem Wrocław, i z Legią Warszawa, i z Lechem Poznań. Także naprawdę to niektóre zespoły biją się o tą ligę. W niedzielę, 26 kwietnia, już po raz kolejny odbędzie się Międzynarodowy Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego. Bieg główny na dystansie 10 km zostanie poprzedzony biegami młodzieżowymi. Jeżeli chodzi o 32 bieg, to będzie przebiegał on po tej samej trasie. Ta trasa jest atestowana, trasa jest bezpieczna. 2 dni temu żeśmy po prostu wszystkie nierówności, wszystkie jakieś ubytki na asfalcie tutaj w okolicy stadionu i nie tylko uzupełnili. Także przygotowujemy się głównie ze względu na po to, żeby zabezpieczyć zdrowie
i żeby nie było jakichś niespodzianek. Jeżeli chodzi o regulamin biegu, no to on trochę się różni od zeszłego roku. Została zmniejszona ilość nagród pieniężnych, a w to zostały wprowadzone po prostu nagrody dla uczestników biegu głównego. Tych nagród jest na 10 tysięcy złotych. Każdy, kto ukończy bieg, będzie mógł, będzie uczestniczył w losowaniu. Także laptop, zegarki takie do biegania firmy Garmin i inny sprzęt elektroniczny i AGD będzie po prostu, będzie można wylosować. Także nie tylko ci pierwsi, pierwsza szóstka wśród kobiet i mężczyzn będzie nagradzana pieniężnymi, również będzie można wylosować nagrody. Nagroda za pierwsze miejsce to jest 2000 zł. W ubiegłym roku było to 3, a więc to troszeczkę zmniejszyło się, ale w to miejsce jest losowanie tych nagród, tak? Wcześniej przed biegiem głównym odbędą się biegi młodzieżowe. Na jakich dystansach i ilu uczestników będzie w nich uczestniczyć, czy już wiecie? No ile będzie uczestniczyć, to zobaczymy. To nie zależy od organizatora, tylko od szkół, od klubów, no i od samych indywidualnie dzieci i młodzieży. Po prostu można się zgłaszać do ostatniego dnia, tak? Na 18 dystansach, 18 konkurencji będzie, w tym bieg dzieci z rodzicami i tutaj zapraszam właśnie czterolatki, pięciolatki z rodzicami, żeby można było po prostu biegać. Ten bieg z rodzicami odbędzie się na płycie stadionu, tak jak zawsze, tak, tradycyjnie. Tak jak zawsze. Po prostu są nagrody dla dzieci. Każdy dostanie po prostu uczestnik, to upominek. I myślę, że będą zadowolenie i dzieci, i rodzice. Czy są już zapisy na bieg główny? Czy możemy powiedzieć, ilu będzie uczestników w tym biegu głównym? I czy pojawią się jakieś znane nazwiska? Znane nazwiska często się ujawniają w ostatniej chwili. I dlatego trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo takich bardzo znanych nazwisk w tej chwili nie ma. Natomiast zapisów jest, tak spojrzałem przed nagraniem, 470 osób. No jeszcze cały tydzień można się zapisywać i myślę, że... W dniu biegu można jeszcze się zapisać? Regulamin taki jest skonstruowany, że w wypadkach losowych można będzie się jeszcze zapisać. Powiedzmy jeszcze o utrudnieniach w ruchu, bo w tym dniu będzie troszeczkę utrudnień w ruchu samochodowym tu na terenie miasta. Tak, moja gorąca prośba do mieszkańców Szczecinka, szczególnie tych mieszkańców, którzy mieszkają przy trasie. Zeszłego roku była taka sytuacja, że na ulicy Piłsudskiego było kilka samochodów i mimo, że wcześniej żeśmy po prostu prosili, że były karteczki roznoszone wśród mieszkańców do domów, to jednak nie wszyscy usłuchali i to nam zawsze stwarza pewne problemy organizacyjne, a szczególnie bezpieczeństwo dla biegaczy. Ja jako organizator OSIR naprawdę przywiązuję bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa zawodników i bardzo proszę wszystkich użytkowników samochodów, którzy mieszkają
przy trasie biegu. Powiedzmy może, jakie ulice to są? No, ulice Piłsudskiego, 28 lutego, Wyszyńskiego, Kościuszki, Ordona i Mickiewicza. To są te główne ulice, którymi przebiega trasa biegu. Czyli co, apelujemy, aby wszystkie samochody, które tam są zaparkowane przy tych ulicach, w tym dniu usunąć, no i słuchać poleceń służb porządkowych. Tak. Proszę Państwa, ja jeszcze raz przypominam, bieg jest 26 kwietnia w niedzielę. Biegi młodzieżowe zaczynają się o 9:35 i od godziny 9 zamykamy trasy i bardzo proszę wszystkich użytkowników samochodów o nieparkowanie na tych ulicach, które wymieniłem. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności, a ja po reklamach zapraszam Państwa na wizytę do służb mundurowych.